Mamrotałeś coś przez sen. Dziwak. Melodia. Napisałam ją lata temu. Dotykasz rzeczy i widzisz związane z nią zdarzenia. Czujesz ich historię. To echo mocy wyczuwalne w przedmiocie. Niewielu Jedi to potrafi. A ty skąd to wiesz? Byłam kiedyś Jedi. Ale to przeszłość. Czy ja cię znam? Nie. Znałam twojego mistrza, Jarro Topola. Był prawdziwym strażnikiem Republiki. Był bohaterem. Słuchaj. Coś się ze mną stało w trakcie czystki. Przeżyłem, ale... moja więź z mocą jest uszkodzona. Gdy medytuję i przestaję uważać, tracę kontrolę. Jakbym wracał do tej chwili, gdy... Ale przetrwałeś, Kal. I nie jesteś sam. Już nie. Zbliżamy się do celu. Bogano. Pewien Jedi odkrył je przed czystką. Nie ma go na żadnej mapie. Imperium nie wie, że istnieje? Nie. Więc? Jaki jest plan? Co, ukryjemy się? Dość ukrywania się, Kal. Widzisz tamtą budowlę? Wierzę, że to sanktuarium kryje klucz do odbudowy zakonu Jedi. Ale tylko ktoś silny mocą może podołać tej próbie. Jestem ci potrzebny, bo nie jesteś już Jedi. Wiem, że mi nie ufasz. I sama nie wiem, czy ufać tobie. Jednak mamy wspólnego wroga. I wspólną sprawę. Szczegóły planu zdradzę, gdy dotrzesz do sanktuarium. Ale tymczasem powinieneś kogoś poznać. Niech moc będzie z tobą. Bezpieczne miejsce do medytacji. Muszę oczyścić umysł. Hej, BD-1. Jestem Kal. Tak, w porządku, tylko szukam kogoś. Nie, nie ciebie. Szukam Jedi, zdaje się. Chwila, ty znasz Jedi? Powiesz mi? Stój! Czekaj! Zhakowałeś to? Dzięki! To właśnie sanktuarium. Pewnie tam czeka na mnie ta osoba.
Uważaj! To niebezpieczne! Zupełnie jak na złomowisku. Czekaj, Zidua! Idę! Bardzo dzielny. Jesteś cały? Czekaj! Mogę ci z tym pomóc. Pozwolisz mi? O! Dobrze. Aha. Cóż, łącze jest popsute, ale to pozwoli ci się poruszać. Dobra, spróbuj. Sanctua, też się tam wybierałem. No dobrze, ale najpierw musimy się stąd jakoś wydostać. Leczący z tym? Niezła niespodzianka. Już lepiej. Dzięki, mały. Dobra, drugie podejście. No, dobra. No, rozgość się. Musimy tam dotrzeć. Czuję to. Ścigamy się? No, lecimy! Nie skończyliśmy! No dobra, dobra. Pewnie byś wygrał. Kto wie? Niesamowite. Co? W porządku, Bidi? Brawo, kimkolwiek jesteś. Udało ci się przejść moją próbę i zyskać dostęp do sanktuarium i tego nagrania, jednego z wielu zapisów w tym droidzie. Nazywam się Ino Cordova. Nie znam twego imienia, ale znam twój cel. Los Zakonu Jedi jest teraz w twych rękach. To miejsce, to sanktuarium jest świątynią, zbudowaną przez zamierzchłą cywilizację Zewo. Medytując tu, ujrzałem za sprawą mocy ostrzeżenie, wizję zagłady. Postanowiłem ukryć tutaj holokron Jedi, zawierający listę imion i miejsc pobytu dzieci wrażliwych na moc z całej galaktyki. Przed tobą wewnętrzna komnata sanktuarium, ale także kolejny test. Mogę powierzyć holokron tylko temu, kto przebył mą drogę i zrozumiał. Odszukaj ukryte grobowce trzech mędrców. I naucz się postrzegać moc w taki sposób, jak niegdyś Zefo. W tym droidzie znajdziesz wszystko, co potrzebne, by odbyć tę podróż. Udaj się na planetę Zefo. Tam znajdziesz spokój w oku cyklonu. Powodzenia, Jedi.
I niech moc będzie z tobą. Najwyraźniej to ciebie miałem spotkać. Wiesz, byłem całkiem sam przez jakiś czas. Bez żadnego celu i w ukryciu. Nie da się tak żyć. To nie dla Jedi. Czy droida. Sir miała rację. Dość już ukrywania. Hej. Chcesz poznać kilku moich znajomych? Okazuje się, że Zefo interesowała Datomira. Dziwne. Tak pokojowa kultura przejawiająca fascynację miejscem pełnym mroku. Przeszedłeś próbę. Więc wiedziałaś, Obi-Wan. Wejdź na pokład. Porozmawiamy. O, Obi-Wan, to jest Gris. Hej, Gris. A to co? Złaź z mojej stopy, no! Złaź mi stopy już! Uciekaj stąd, won! To jest Obi-Wan. Jest z nami. W nosie mam, z kim jest. Masz pojęcie, jak trudno usunąć plamę po oleju z tapicerki tkanej z potoli? Nie bardzo. O. Mam nadzieję, że wracasz z czymś lepszym niż ten droid. Spokojnie, Gris. Tak. Opowiedz, Cal. Sanktuarium wzniosła starożytna cywilizacja Zefo. Jedi zwany Ino Cordova ukrył coś w jego wnętrzu. Wiesz, co tam ukrył? Holokron z archiwów. Zawiera listę dzieci wrażliwych na moc. Następne pokolenie Jedi. Wiedziałam! O, Cordova, ty głupcze! Znałaś go? Tak! Szmat czasu temu. Był moim mistrzem. Cordova był odludkiem. Ten droid i ja jesteśmy pewnie jedynymi, którzy wiedzą o Bogano. Zaraz, chwila, moment. Holo co? Holokron. Zawiera informacje, ale dostępne tylko dla Jedi. Chwila, chyba miałam tu gdzieś jeden. Użyj mocy. Mówi mistrz Obi-Wan Kenobi. Z wielkim bólem donoszę, że zarówno Zakon Jedi, jak i Republika upadły. Z tą listą wrażliwych na moc możemy odbudować Zakon i pokonać Imperium. No to do dzieła! Znajdźmy go! Holokron jest ukryty w sanktuarium i żeby go zdobyć, trzeba podążyć ścieżką Cordovy. Wspominał coś o planecie Datomira i ojczystym świecie Zefo. Dobra, to dokąd lecimy? Pytam, bo pomyślałem, że mógłbym coś upichcić. Słuchaj, zanim wyruszymy, mam jedno pytanie. Dlaczego nie jesteś już Jedi? Doświadczyłam czegoś, co mnie odmieniło. Więc odcięłam się od mocy. Ale chcesz odbudować zakon? Odbudowa zakonu to nasza największa szansa na pokonanie Imperium. A ty w co wierzysz? Wierzę, że nie mogę ukrywać się przed Imperium, więc nie mam wyboru. Cal, tak długo jak żyjesz, masz zawsze jakiś wybór. Jesteś z nami? Zgoda. Datomira czy Zefo? Twój wybór.